Ogólnie sytuacja jest taka, że mówię, wykąpię się. No i przyszedłem się wykąpać i tutaj ktoś frajerską akcję zrobił, bo wchodzę pod prysznic i mówię, nie ma, na pewno nie ma frajerskiej akcji. Odkręca mi się, okazało, że była i woda zamiast ze słuchawki, którą ja trzymałem i którą zawsze odwieszam, o tu, to zaczęła z tego kurwa czegoś, z tego grzybka lecieć, była zimna i tak się no to szybko obróciłem ten, taki pierdzielnik od wody i się okazało, że w zimną stronę. Bo tak kurewsko zimno mi przez 10 minut. Kasia powiedziała, że dzisiaj na tą imprezę trzeba przyjść w ubraniu galowym, więc takie mam. To coś? Powiedziało, że moje spodnie są złe na imprezę galową. Idziemy kupić koszulę. Mieliśmy iść po koszulę, nie? I to była wielce moja wina, że idziemy po koszulę. Weź, naprawdę. Kupiłem tylko najpotrzebniejsze rzeczy, najpilniejsze. Najpilniejsze i najpotrzebniejsze rzeczy? No najpilniejsze, no to nie mają, to po prostu... Weź. No. Moja wina, nie? Zakupy były niepotrzebne. To była jej wina. Oczywiście. Bo ja powiedziałem, że ja mam bardzo dobry strój galowy na dzień dzisiejszy. A ona mi mówi, nie, masz kupić spodnie normalne, bluzę, Tak, tylko że jak garnitur. Za mnie moglibyśmy iść do H&M i kupić koszulę i dżinsy. Ale Nitro stwierdził, że nie. Oczywiście, że nie. Trzeba wywalić pensję. Nie wiem nawet jaką pensję. No, tyle siana poszło na to. Ale ja chciałam tylko koszulę, a nic więcej. A on stwierdził, że dużo więcej rzeczy chce. Tu. Wśród śmieci YouTube'owych muszę zawsze czekaj, najlepiej czerwone. Wyglądać. Bo ich kurwa nienawidzę. A będę ich dzisiaj dużo widział. Niech patrzą i zazdroszczą. Tęsknię za Hiszpanią. Zamówiłem sobie tutaj takiego hamburgera. Tu są patatas bravas i szynka, to jest jamon serrano, niestety nie iberico. Jakaś rura się tu dosiadła. Ja piję kolę. A ty co pijesz? Aperol. Pan się zapytał, czy mam 18 lat, na pewno. Nie, tak szczerze to brzmisz jak 11-letni chłopiec. Dzięki. W Lolo często to słyszę. No. Masz coś w końcu po dwóch odcinkach zabawnego? Mogę zacząć opowiadać o twoim życiu. To był bezbek. Kurwa, idę stąd. Siema. Kurwa, jaki gruby jestem, ja pierdolę. Powiedz coś ciekawego. Co mam ciekawego powiedzieć? No, siedzę w bardzo fajnej bryczce. Bardzo mi się podoba. Jestem tego zdania, że nie powinien jej obklejać. Dźwięk jest bardzo głośny. Nie życzyłbym sobie tutaj Sergiusza jako sąsiada mieć, bo bym się wkurwiał troszeczkę, bo w chwili obecnej nie mam żadnego auta i... Nie ma? A co z Merola? Sprzedałem swojego Merola, nie? Ale w cenie połowy twojego Rolexa, więc taki trochę tani był. No nie wiem, ile ona kosztowała, ale 9 tysięcy go sprzedałem, więc jest zbierane na coś nowego. Ale jak? No, a ty nie płaciłeś za nie 20? Za nie nie, to było to, co kiedyś od mojej mamy kupiłem. Ona kupiła coś nowego, no tam z wypadkiem, długa historia, są o tym i teraz zbieram no, coś nowego, ale coś znacznie tańszego i wolniejszego od tej pięknej M2, nie? Tak ogólnie. Potem wam pokażę outfit, ale no właśnie musiałem kupić koszulę, bo za chwilę się impreza Wysperpe zaczyna. Dobra, jedymy, nie? Chodź się jechać? Zobacz tam tutaj tego kleksa. Widać kleksa czy nie widać? Widać tylko grubą dupę. To jeszcze nie przeszedł kleks, ale... Są jakieś ładne szmaty tam u góry? Moja dziewczyna jest bardzo ładna, ale oczywiście nie szmata, a tak to... No nie znam tych wszystkich dziewczyn, bo są zajęte, więc nie będę się tutaj negatywnie wypowiadał, ani pozytywnie. Celujesz dzisiaj w trójkąt? W trójkąt, no tylko z tobą chyba. Dalej nagrywasz? A to ja nie wiem, co dalej tutaj mówić, więc...
improwizuję. No naprawdę zajebista bryczka, zesrałem się. Dobra. Nie nagrywa? Nie nagrywa. Tutaj jakieś... Tutaj... Takie nałączne, czy mogą być dobrze? Tutaj pisze Wyspa RP, największy serwer w Polsce. Elf oficjalnie pobił rekord Bulliego na wadze, więc są najwięksi. I tyle, i za chwilę stream tu jakiś będzie. Nie wiem. Co ty kurwa, co na tym streamie będzie? Na streamie będzie przywitanie, będzie prezentacja. Później będą wywiady z uczestnikami. Czyli nudy. Dobra, już uspokój się. Tu są jeszcze jakieś... Łapy. No zjeby z GTA, no co mogę powiedzieć, no. Idę sobie zapalić. Tutaj jest ten DPC fajny, no tutaj taka, jest to w sumie na wylocie z Warszawy, ale jest tak, blisko jest lotnisko jest bardzo, bardzo blisko, no i w sumie jak jest się w centrum, to czasami jest kurwa ciężko wyjechać, a stąd jest bardzo łatwo wyjechać, bo nie wiem, czy tą drogą, czy tą, bo ja się nie znam na Warszawie. Ogólnie Warszawa to jest bardzo dziwne. Naprawdę miasto. Takie dziwne miasto. Znaczy, ogólnie tak wyglądam. Balenciagi dzisiaj kupiłem drugie. Chciałem takie cytrynowe, ale nie było. I te czerwone też są fajne. Takie o. Dobre buciwo. Tą koszulę kupiłem. I pasek. I pasek mam. Bo nie wziąłem swojego, a chciałem też mieć taki jakiś nie rzucający się w oczy. I jeszcze... Jest jedną rzecz, którą kupiłem w Louis Vuitton, ale wam nie powiem jaką, bo to jest niespodzianka, którą wam pokażę, może jutro wam pokażę. Jak będziecie grzeczni i będziecie ładnie łapkować, to wam jutro pokażę. Normalni ludzie? Nie czujesz, że jak masz tą koszulkę, to są większe szanse na porażkę? Porażkę czego? A co pan Lipski mówił? Wracam. Impreza to stypa. Tu jakiś Czesion siedzi. Tam siedzi w porządku osoba. Tu pierdolą głupoty. Ten człowiek RDM-y robił. To jest... Ona też nic nie potrafi. To jest guzik. Totalny się. Chyba guzik. On chyba też nic nie potrafi. Szmanko, ja no. Tylko gadam o dziecku. Nic. No. Co mogę o Elfie dobrego powiedzieć? Ma fajną bluzę. On ma fajną maskę. Czemu raz jest? I to tyle. Tu siedzą w porządku ludzie. Tu też ktoś stoi. Jimmy. Też nie wiem co to... Nie wiem, nie rozumiem. Tu jest jakiś kretyn. Ja to słyszałem. Kretyn z dobrymi uszami. Nie, powiedziałem, że tu jest ten. My best friend, tylko po angielsku. A, chodzi ci tam, ja wiem o kim mówisz. Ale oczywiście piją alkohol. Czemu pijecie alkohol? Pijemy alkohol ze względu na to, że wtedy lepiej się z ludźmi rozmawia, lepiej się z telefonami rozmawia. Człowiek jest bardziej szczery, mniej się hamuje, robi też głupoty, ale też i ogólnie... A ty zawsze robisz głupoty, bo nie jesteś za mądry. To właśnie jest nieprawda, bo... A to na inny raz zostawiłem tą rozmowę. Ale nie, jesteś mądry czy nie? Nie jestem mądry, lecz jestem inteligentny. O, tak bym to nazwał, ale... O kurwa, dobra, to już wystarczy. Wystarczy go wywiadu. On panuje ludzi. Tak jest. On panuje ludzi. On udaje fotografa. Krio, wydaje mi się, Krio chce jakiś tutaj sextape nagrać. Pożyczysz mu dziewczynę do sextape'u? Do sextape'u, czemu mam ją pożyczyć? Przemyślę to sobie. Jest to ciężka, trudna decyzja. To też jakaś super nie jest, nie przesadzaj. Tak? Oj. Bo będziemy się bić, nie? Będziemy się bić? Będziemy się bić, no. I to za chwilę będzie tutaj przebitka, jak go bije. Zaraz, dalej nagrywasz, bo nie wiem, kiedy ty nagrywasz, kiedy nie. Podkręcę tempo i będzie lepiej. Będzie wyglądało mocno. Tak. Dobra. A tam przegrywy siedzą i rozmawiamy o jakichś kurwa konwojach czy jakichś innych rzeczach. Żałosne rzeczy się dzieją, żałosne. Gdzie Sexy? Exi na dworze pali papierosy. Dobra, idę.
Tomek! Tomek! Czesio przyjechał i mówi, że chce ci liścia wykurwić. Ja pierdolę. Co? Skacz! Nie skacz, nie skacz. Nie wieszaj się na tej barierce, bo ja nie wiem, jaki to udźwig ma. Boję się. Boisz się? Boję się. Można zauważyć po mojej ręce? Wydaje mi się, że... Ale masz szansę, bo nie przyjechał z Czesionami. Co, nie ma szans. Nie będziesz, nie wychodzisz. Obstrałeś zbroję, pasuje, tak? Pasuje, klepie. Ej, trzeba pozdrowić. Egzi się nie chce bić. Krótki gdzie komentarz. Jest? Gdzie jest ten frajer? Przez internet jest mocny. Idziecie się bić? Chyba wjeżdża mu z buta w morze. Tak? Dobra, to ja nagrywam. Siedzi, siedzi, siedzi. Czy będzie bitka? Czy będzie bitka? Wydaje mi się, że jest dysproporcja spora. Rozmawiają. On mu mówi, proszę, mówi wypierdalaj. On mówi, nie, ty wypierdalaj. Chyba nie będzie bitki. Chyba kolejny raz oszukali nas. To będzie bitka, czy nie? No idziesz? Chyba idzie. Dobra, idziemy, czyli do walki. Gdzie ty to nagrywasz? Co? Kogo mogę pozdrowić? Wszystkich. A gdzie to streamujesz? Nigdzie. To jest wideo. Wychodzisz na solo, czy nie? Tu przy wszystkich? Tak. Po streamie. Dobra. Nie ma. Tutaj mediacja jest uskuteczniana. On mówi, że ma 30 lat, jest za stary na takie rzeczy. On jest młody, rzeźki. On nie chce iść na PVP. Czesiu chce iść na PVP. Tibiskie dymy, Quake rozdziela. No, za każdym razem, jak dyrektor przychodził na bitkę, to tak to się kończyło. No. Koniec. Tak to właśnie jest. Jak kiedyś robili wspólnie napady na Pacific Standard, a teraz by nawet kasetki nie opierdolili na autostradzie. Chyba tutaj są wyjaśniane różnice zdań. I to by było na tyle. Joker, jak to skomentujesz? Ja liczę na to, że tam się zaraz będzie trochę napierdalać, nie? Że tam za jedno listwo poleci, będzie do kota, jak ja z Pisikalą, nie? A bijesz się z Pisikalą? Najebałem mu, kurwa, łatwiutko. 2-0, 3-0, jakoś tak, nie? Co tam? Chciałem tylko mówić, że jeżeli będzie próbował, to okuje się, bo maskę mam. Co powiedział? Ale nie słuchałem do końca, coś z maską. Guzik, oni się pytają, czy wchodzisz tam na trzeciego. A za to jest ban? Nie ma ban, nie. No tu wchodzę, ale kurwa. Ale tu wchodzisz i bijesz ich. A to oni już się biją? No niby się mieli bić, ale to takie... No zawsze to jest takie... Ja dopiero do rejonu mi zajebię, jak przyjedzę. Tak? Bardzo jesteś toksycznym community. Strasznie. Dobrze, że ja nie gram już w tą grę dla zjebów. Ale i tak jesteś toksyczny. Nie jestem. Jesteś. Nie. Nie. Komu ty chcesz zajebać? Dorianowi. To myślę, że możesz teraz. A gdzie jest? Dorian. Po co tak gadasz w ogóle? To nic. Nie, ja nic nie mówię. A co ty nagrywasz vloga? Tak. Pozdrawiam widzów vloga. O swoich jakichś wirtualnych postaciach. Odlepieńczy. Wszystkie trzy streamujecie. Dobrze. Chciałabym was zapytać na przykład, jaką akcję, jeżeli chodzi o roleplay, co podoba wam najbardziej w pamięć, albo co wam się najbardziej spodobało? Coś takiego, jeden No takie zabawne rzeczy. Mówią o tym, jak się strzelali z policją, czy coś na jakimś serwerze. Matko Boska, teraz zapytasz, Nitro, co ty tu robisz? No bo ja na bootcamp ogólnie przyjechałem i było to dzień po dniu. Chciałem tutaj z chłopakami też porozmawiać z drużyny. No to przy okazji, no to co mam nie przyjść? No znam wielu tych ludzi. Tylko jest jeden zasadniczy problem. Jak się community GTA RP spotyka, że oni tylko o tym GTA RP, to tak jakby im życie zastąpiło. No, ja tam zagrać, grałem dużo, byłem najlepszym streamerem, najlepszym roleplayerem w Polsce, ale
No ile kurwa można? Dla tych, co nie wiedzą w ogóle o co tu się rozbiega, no to roleplay to jest... znaczy gra się na kliencie GTA, to chyba wszyscy wiedzą, czym jest GTA, taka gierka. No i głosowo rozmawiasz z ludźmi, nie? I tam sobie wymyślasz jakąś postać, powiedzmy jakbyś w teatrze był. I nie wiem, wymyślasz sobie, że jesteś gangsterem, no i starasz się jakiś tam, jakiś mu charakter nadać. Coś, co ma być kompletnie inne niż ty jesteś na co dzień, bo po prostu odgrywasz tą postać. No, tylko problem jest taki, że wiele osób odgrywa siebie. Jak się pokłócą w grze, to się nie lubią w życiu realnym. Po prostu no, gierki niestety od życia realnego nie oddzielają. No i przyjeżdżają na event, piją dwa drinki, potem jest: o, policja nas nie lubi, trzeba ją zmienić na serwerze, bo będzie bunt. Ostatnio rozjebałem przysiadów, a te jokery to... Więc no, niektórych ich lubię prywatnie, ale większość to jest kurwa banda klaunów. No ja chodzę i wyzywam cały czas. No. Może mnie postrzelą na serwerze za karę. No nic, co mogę powiedzieć. Buziaczek duży dla was. To już jest koniec, bo w sumie za chwilę tutaj wszyscy tak będą pić. A ja będę robił odwrotne rzeczy, bo ja jestem osobą niepijącą. Więc no, trochę z ludźmi porozmawiam. Jest 19.30, więc nie wiem, czy się nie spóźnię znowu z tym vlogiem. Renderuję to telefonem, bo niestety kupiłem sobie Maca i chciałem tam to robić, tylko odpaliłem go dwa razy i jak wczoraj te iMovie chciałem coś zrobić, to totalnie mi to nie szło i nie miałem ochoty po prostu vloga przez 6 godzin zrobić, więc ogarnąłem jak sobie go zrenderować na telefonie, wrzucić z telefonu. Dlatego między innymi nie mam miniaturki. Poprawię to wszystko jak będę w domu. Chciałbym wam wszystkim podziękować za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę i jeszcze w sumie to, co się od teraz będzie działo, to też nagram, ale już będzie w jutrzejszym vlogu, tak jakby... No bo dzisiaj nie ma pełnego dnia do końca, no bo o 20 wrzucam ten film. No, buziaczek dla was i tyle. I zajebiście się ubrałem, jestem super. Jestem trendseterem.